Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie, jak słyszysz po moim głosie, jestem bardzo szczęśliwy, tak, bo Mikołaj przedwcześniej i jest w końcu jakaś kontrowersja, która mega mnie interesuje i ciekawi. Chodzi tutaj o Nitro i Boxdela, coś czego ja się w sumie tak troszeczkę spodziewałem, ale nie do końca się spodziewałem, ale jednak się zaczęło. Można to porównać do ekscytacji na poziomie tego, co było z ekipą, aczkolwiek to troszeczkę mniej, ale tutaj przynajmniej mam większą nadzieję na to, że coś się faktycznie będzie działo przez dłuższy czas, bo dawno takiej kontrowersji nie mieliśmy. Jest to bardzo świeży temat, to wszystko Nitro kontra Boxdel, wszystko wam uporządkuję, bo dużo tego jest. Jest to mieszanka Twittera, YouTube'a, shotów, gdzieś tam jakichś rzeczy z vlogów, więc wszystko wam to dam w jedno miejsce. Pośmiejemy się, pogadamy i powiem to, co też wiem prywatnie niektóre rzeczy. A, i też na koniec będą tweety, które są po prostu porażką i tam były dissy na poziomie podstawówki, ale wiele tego było od dwóch panów chyba tutaj troszeczkę. Zostawcie lajka, widzowie, abyście mi to mieli w historii lajkowanych i za 2 czy 3 lata, jak będziecie mieli już dzieci, to żebyście im mogli pokazać największą dramę tego roku, która była 2022, bo wydaje mi się, że ta cała drama przejdzie do legend. To będzie jak drama Stuarta z Rezim. To będzie coś pięknego, zobaczycie widzowie. GBS, czyli firma, która Black Friday, czyli Czarny Piątek, robi tydzień. Chyba nie do końca się uczyli na angielskim, ktokolwiek tam jest od marketingu, bo Black Friday jeszcze trwa, czyli 50% zniżki na kawy z 5 razy więcej kofeiny oraz kup 3 wycenia 2, tej z normalną zawartością kofeiny. Ponad 33 smaki, większość z nich jest dobre, jeden jest pomyłką, chodzi o pistacjowy. 50% zniżki to jest potężna zniżka. Dodatkowo daj do notatki w zamówieniu, że jestem od Zebo, a otrzymasz darmowego batonika kofeinowego, tego mega dobrego od GBS-a. Wy widzowie korzystajcie, wbijajcie w linki w opisie, zamawiajcie, próbujcie lub róbcie zapasy, jeżeli już próbowałeś. Bo raczej jak próbowałeś, to pokochałeś. Zaufaj mi, tak to działa, polecam. Ale żeby zobaczyć, musisz zostawić suba, bo pamiętajcie, ja będę tutaj najszybszy, który wam będzie te wszystkie rzeczy komentował i tak dalej na bieżąco i wszystkie dawał rzeczy z Twittera w jedno miejsce, więc subskrybujcie, aby to zobaczyć. No i dobra, zaczynamy od tego, co to wszystko rozpoczęło. Bo w sumie to wszystko rozpoczęło się przez to, że był fragment vloga u Nitra, gdzie widać, że jakąś tam ma potyczkę słowną z jednym z członków teamu Boxdela, tam gdzie grali w piłkę na tym całym move. Ten chłop jest od BetClicka bodajże, nie jest jakimś mega znaną osobą, po prostu dobrze gra w piłkę, dlatego Boxdel go wziął. Znaczy teraz? No. Weźmie tą piłkę z tobą. Weź piłkę połączyć w kanał ludowy. Ja zubem, na łopu. No widać, bo którego nie się nie boisz. Gardy też się nie boisz trzymać. Dobra, panowie. Nie, panowie, ja myślałem, że to dla żartu będzie. No i dobra, tu na filmie Nitra widzimy, jak chłop mu wyciąga z ręki piłkę, próbuje jakby niby w niego rzucić, żeby się zabał, czy coś takiego, i coś tam go disuje, że no, gardę nie umiesz trzymać i tak dalej. No i ewidentnie widać jakąś tam prawdziwą spinkę, ale muzyka jest w miarę haha i w ogóle, więc nawet tego nie zauważyłem na początku na tym vlogu. A, jeszcze jedną backstory sobie teraz przypomniałem, że na aferkach Boxdel miał taki mini rage, coś takiego 3 miesiące temu około, na Nitra właśnie, w momencie, gdy Boxdel spropsował Maję Staśko, to Nitro coś tam się negatywnie chyba wypowiedział o Boxdelu, czy coś takiego, i Boxdel zaczął, nie wiem, no tak dziwnie się troszeczkę zrajdżował. Nikogo przepraszać, bo ja już mam dosyć też płaszczenia się przed każdym, że ja coś powiem, kurwa, i każdy potem, nie wiem, robię z siebie taką, to mnie też, ja taki nie jestem prywatnie, jakbyście mnie znali prywatnie też wszyscy, to... Ja załatwiam różne sprawy w ogóle całkowicie inaczej, bo... I to już były takie mini początki tego konfliktu, gdzie widać było, że jednak prywatnie nie są tacy super funfle, jak widzimy ich publicznie. No i też trzeba brać pod uwagę, że prawdopodobnie no, Boxdel jest włodarzem federacji, która nie chce zerwać kontrakt z Nitrem, czy coś takiego, oni się też o to pokłócili, więc to też trzeba brać pod uwagę. No i po tym vlogu na BetClicku mieli wspólne oglądanie, reprezentacja grała w piłkę Boxdel tam z innymi osobami, no i też ta osoba, ten chłop z BetClicku właśnie tam też był i to chyba wszystko prowadził. No i Boxdel zadał mu pytanie właśnie o Nitra. Jak jest przerwa, to opowie o tej spinie z Nitrem. O. Dawaj, no. Dawaj. Jak to było? To jest coś, czego ludzie naprawdę oczekują. No ale jak to było? Ja nie wiem, jak on to pokazał, jak no to zostało pokazane, słuchaj, tam. On pokazał swoją perspektywę. Opowiedz, jak było. Opowiedz z twojej strony. A ja nie wiem, czy tam to było pocięte, czy nie? Na pewno.
To, dawaj, mów jak było po prostu. No dobra, sytuacja mniej więcej w skrócie, bo też nie chcę się tak rozwodzić na ten temat. Spokojnie, bo nie ma o czym i nie ma o kim. No i już mamy wielkie nie ma o czym, nie ma o kim. Wiecie, już umniejszając Zitrowi, że nie ma o kim nawet gadać. No w sumie to jest, jeżeli jakąś konfrontację z twórcą większym, ten twórca większy tak pociął na twoją niekorzyść, żeby wyglądało, a to wam nie spoileruję, poczekajcie. No, także wyglądało to mniej więcej tak, że stoimy sobie przed wyjściem. I Nitro się pojawił i zaczął coś tam śmieszkować do Michała. Coś tam na zasadzie blablablablablabla. A nie, totalnie, dobra, rozumiem całą perspektywę. Nitro podszedł do Michała przed tym, jak wychodzili i zaczął mówić blablablablablabla. To wszystko tłumaczy, dziękuję ślicznie. No ja jestem taki, że niektórzy powiedzą, ma tencjusz, nie atencjusz, a kto z nas w mediach nie jest atencjuszem? No każdy lubi. No nie wiem, bo wiecie, to jest łatwo powiedzieć, że każdy z nas chce atencję, bo to jest trochę racja, nie każdy chce, żeby go oglądano, ale nie każdy to ma atencję tak desperacko szuka. On coś tam zażartował, a ja powiedziałem, no my przynajmniej mamy tu team, a ciebie nie chcieli. No i on po coś tam odbrzęknął na zasadzie, ja po takie pieniądze się nie schylam. No to ja mu powiedziałem, no ale za to pokazałeś, jak się schylasz w oktagonie. A no tak. No i on się trochę striggerował i coś tam. Ja mu znowu coś tam powiedziałem, no już nie pamiętam co, ale coś znowu zrobiłem odbicie do tego, że fenomenalnie się prezentuje w oktagonie. No ja się odwróciłem i on do mnie rzucił piłką mi w głowę. O kurde, okej, okay. Tutaj tego to nie widzieliśmy, bo my jedyne co widzieliśmy to, że on wziął piłkę Nitrowi i udał, że w niego rzuca, ale w sumie to nie rzucił. A się okazuje, że prawdopodobnie Nitro rzucił piłką, bo się wkurzył, bo słownie nie potrafił wygrać z chłopem jakimś randomem. No i z tego wychodzi, że w sumie to Nitro żartował z Boxdela. I ten przydupa z Boxdela, ten właśnie od Betclicka, zaczął bronić go, też disując Nitra, no ale spoko, jakieś tam disowanie czy coś. I Nitro nie wytrzymał i rzucił w kogoś piłką. No ja się wiecie, no rzucenie piłką to pokazuje po prostu, że już nie masz co do powiedzenia, a to totalnie nie w stylu Nitra. No ja się tak do niego odwracam, patrzę na niego, wziąłem mu tą piłkę, mówię, żeby mu głupie pomysły nie przychodziły do głowy, a on się schował tam za kogoś i mi mówi, ale ja się ciebie nie boję, to chodź. Ja tak na niego patrzę, mówię, no ja nie wiem, czy on wie, co on mówi w ogóle. Ja nie mam się za jakiegoś fajtera, ale no wiecie, o co chodzi, no. Czyli na to wychodzi, że Nitro to wszystko zaczął, tak? Wszystko zaczął, ale skończył sam jako agresja fizyczna. No bardzo średni, potem kozaczenie za pleców kogoś, no. Troszeczkę widzieliśmy, że Nitro faktycznie po tym, jak mu piłkę wziął, poszedł gdzieś indziej, ale za chwilę dostaniemy cały filmik od Nitra i wtedy to bardziej zanalizujemy i stwierdzimy. Ale na razie macie pierwszą reakcję Nitra na właśnie te słowa z tego Betclicka. No ja się przez jakiś czas zastanawiałem, co to jest za człowiek, i na chuj się spierdolił, czy na poważnie, a potem się okazało, że kiedyś, w sumie nie kiedyś, za każdym razem na fejmie, że brał wywiad. No ja nie wiem, czy ja z Boxdelem sobie w piłkę grałem przed ich meczem i on się coś do mnie krzywo spierdolił. I rzuciłem w niego piłką. Czyli mamy potwierdzenie tego, że rzut piłką faktycznie był, po prostu Nitro to wyciął z vloga, żeby nie wiem, aż tak źle nie wyglądało, lub takiej kontrowersji nie było, nie mam pojęcia. No i mamy takie lekkie wywyższenie się chyba Nitra, tak to troszeczkę wygląda, że o, on żebrał o wywiad ze mną, no to nie tak, że on jest po prostu reporterem i dlatego żebrał o wywiad i że każdy reporter tak prawdopodobnie robi na tym fejmie, że podchodzi, proszę zrób tylko 5 minutek, no zgaduję, że każdy tak robi, no chyba, że jakoś inaczej, bardziej specyficznie. On mówi, no dwa razy dwie walki przegrałeś, k***a człowieku, nie walki przegrałem, on powinien nikt zmienić na zwykła p***a. W ogóle nie wiem po co o takich ludziach rozmawiam, chłopiec z zwykłym atencjuszem, chciał chyba Instagrama sobie podbić. Nie, niestety, udało mu się. Nie no, wydaje mi się, że zwykły atencjusz by podszedł i po prostu, nie wiem, rozprawał swojego Instagrama. On tam nawet w sumie swojego Instagrama nie podał ani nic takiego, więc nie powiedziałbym, że to jest zwykły atencjusz. Raczej jakąś tam negatywną energię Nitro może spowodował, przez co on tak zareagował. No ale co racja, to racja, że Nitro rzucił w niego piłkę i on w sumie jakoś bardziej nie zareagował, po prostu tą piłkę mu wziął, ale z drugiej strony, no może bardziej po prostu dojrzale się zachował niż Nitro, tak na to też można spojrzeć. No bo co, chłop miał wychodzić dopiero co do meczu, to co, ma się tam pobić z nim czy coś takiego, no to jest logiczne w sumie, że tego nie zrobi, bo by zepsuł cały event, no bo jedna, cały mecz odpada, nie? Pewnie ubagnie, powie, weź go zaczep, poddym, powie ci, dam ci walkę, nikt cię nie chce oglądać, to chociaż ja cię, nie wiem. Tutaj chodzi o to, że Boxer go zapytał o tą sytuację z Nitrem, jakby to poddymiał, no kurde, Boxer też jest aferkowiczem, zadymiarzem, coś takiego, nawet się zadymiarz nazwał na Twitter, nie wiem, czy to jest nowe, czy nie, więc to jest wiadomo, że będzie poddymiał. Jak wrzuciłeś do vloga część, gdzie masz jakąś tam kontrowersję z tym chłopem, to wiadomo, że Boxer o tym będzie mówił. No kurde, to jest logiczne, więc to raczej nie kwestia tego, że Boxer go podpuszcza, bo chce walkę mu załatwić, czy coś takiego. Wydaje mi się, że skoro taki problem o tą zadymę całą, to po co w sumie sam Nitro dał to do odcinka i to tak powycinał na bardzo niekorzyść tego człowieka, skoro inaczej wyglądała prawda. A Boxdel jak ostatnia szuja jeszcze będzie się pytał swojego przed patence, rozbić go, to miałeś tylko szansę mnie rozbić, tylko zapomniałeś jaja mieć w spodniach. Każda osoba, która wydaje się wie co, że będzie sobie moim
moją ksywką sobie za każdym razem mordę chyba wycierać. W dupę, jak jesteś za duży, to cię zasadzę, kurwa. I tyle, no. I tutaj mamy bardzo dziwną sytuację, bo z jednej strony widać, że Nitro jest bardzo wkurzony, wyzywa, że no, jak się tak możesz, ale jesteś pipciap, że tak robisz, że rzuciłem cię piłką i w sumie tego nie wyjaśniłeś, teraz mówisz, żebyś mnie rozwalił, a mogłeś wtedy mnie rozwalić. Ale z drugiej strony mówi, że jeżeli jesteś za duży, to po prostu cię zastrzelę z łuku w Minecraft, oczywiście mu chodziło, więc to jest akurat mega dziwne, bo z jednej strony pokazuje prawdziwe emocje, że go to jakoś tam rusza i w ogóle, a z drugiej takie rzeczy mówi, jakby totalnie trollował. A Bowser też k***ała za każdym razem, każdy fame k***a musi mną k***a osobom promować. Jak nie k***a Murańskim k***a, to jakimś k***a twoim zjebem k***a kolegom, poznanym k***a wczoraj, fałszywiec. I cię pytaj, Andrzej, mogę dać serwiszowi koszulkę, bo ty go chyba nie lubisz. Idiota. A kto tego nie widzi, jest po prostu idiotą, i tyle, no. Lizane jest co miesiąc, gdzie indziej. No to, że Bowser ma fałszywe znajomości, tak zwane YouTube'owe dla obupolnej korzyści, to raczej każdy już wie. To nie tak, że bliżej komuś innemu, można nawet powiedzieć, że te osoby liżą bardziej jemu, bo dzięki temu dostają jego doświadczenie, dostają potencjalne jakieś lepsze deale i tam inne duperele dzikie węże. I widzimy to po tym, jak właśnie ten chłop z Betclicka się odpalił w stronę Nitra, po tym jak Nitro jakoś tam pewnie disował Bowsera, czy jakoś tam żartował z niego. Ale co prawda, jeżeli masz znajomość jakąś z Bowserem, to prawdopodobnie wraz z zanikiem zasięgu zaniknie ci znajomość z Bowserem. No i wiadomo, dlaczego to Bowser robi. Z jednej strony ma korzyści takie zasięgowe, no bo jednak się otacza ludźmi, którzy są bardziej znani i bardziej na topie, więc on się sam bardziej nie musi starać, ale z drugiej strony no też jest włodarzem fejmu. No i można powiedzieć, że to, że ma jakąś znajomości z osobami bardziej znanymi, to powoduje, że łatwiej jest mu ugadać jakiegoś deala i bardziej ich jakby skłonić do tego, żeby walczyli po pierwsze, a po drugie na fejmie, a nie na High League'u. Każda ferki to jest Sergiusz, kurwa, Fagata, kurwa, to tamto powiedział, kurwa, Murański, kolega. W dupę i tyle. Że coś będziesz potrzebowała. Wydaje mi się, przynajmniej z tego, co publicznie wiemy, no raczej Bogdyl aż tak nie zawinił, żeby aż tak go bardzo wyzywać. No to jest według mnie bardzo dziwnie, jedyne co, to bardziej podkręcił dramkę, którą w sumie to bardziej Sergiusz stworzył publicznie, właśnie wrzucając to do vloga. Więc zgaduję, że tutaj właśnie chodzi o te prywatne sprawy, typu to, że jego kontrakt nie chcą usunąć, pomimo tego, że obiecał i tam inne właśnie takie bardziej prywatne sprawy dogłębne, których się pewnie dowiemy prędzej czy później, mam taką nadzieję. No i mamy pierwszy tweet Bogdyl. Dela o Nitro, który jest bardzo mocny, właśnie w odpowiedzi na tego całego live'a Sergiusza. Nitro, zamknij mordę ciociu, bo sam się wtedy zachowałeś jak pajac. Rzuciłeś piłkę w tył głowy zawodnika z mojej drużyny przed meczem. Jesteś tchórzem i na żywo jesteś miękka faja, śmieć. Na co Nitro odpowiedział po pierwsze tweetem, a później na live'ie, ale pierw zobaczymy tweeta, bo tak chronologicznie bardziej. Listopad miesiącem lizania Fiu, ekipie Czajnika i Meduzie, bo mają viewsy. O Japczanie i Xayo Industries już zapomniałeś? I powiedz prawdę, kto do kogo się spier. Ja grałem z tobą w piłkę i on się spier do mnie. Nie pamiętałem, kto to jest, dopiero później, że o wywiad prosi. Jak się miesiąc Lizaja Pa zmieni na kogoś innego, może powiesz prawdę. To kurwa Bowsera, tak mnie f***a ten człowiek. Kurwa mat, co za farmazo, no. Mojemu nawodnikowi uderzyłeś piłką, udałem mu piłkę w głowę. No i tu mamy pomału teksty jak z podstawówki, że o, rzuciłeś w niego piłką. Nie, ja mu podałem piłką o głowę. No i też to takie nachalne bardzo, no nienawidzę tego Bowsera i tak dalej. To brzmi jakby to był fake, nie? Ale najgorsze jest to, że to nie jest fejkiem. W realu, najważniejsze jest to, że on leciał, zapomniał się pan. O Jezu, jaki fajny syn. Powiedział, kto przez ciebie cierpi, to ci go przywiozłem tam. No i tutaj mamy kolejne takie jakby sprucie na przymus troszeczkę o właśnie tego syna Nikodema Sergiusza, no bo kurde, no Murański już dawno o tym nie mówił, Murańskich już nie przedłużyli prawdopodobnie, więc nie powinien aż takiego bólu jakby czuć w stronę Bogdana, aczkolwiek nie jestem ojcem też, nie, więc jakby nie mogę się do końca wypowiadać, mówię to jako osoba, która no nie ma syna, więc nie wiem jak to działa, ale wydaje mi się, że lekka przesada troszeczkę. Ale co prawda trzeba przyznać, no jednak używa dziecka kogoś, jeżeli chodzi o właśnie to, co Bowser poniekąd zrobił z Murańskim, nie stopując go w jakikolwiek sposób i nakręcając wręcz to i tam inne duperele, no to troszeczkę no źle. Ale wyciąganie mu to 50 raz po tym, jak już mu nieraz to wypominałeś i oni to jakoś tam zmienili, bo jakoś się polepszyli, posłuchali cię i jakby nie zezwalali już na takie rzeczy, no to też takie średnie. Wielki włodarz, ze 100 tysięcy pay-per-view ten event nie wyszedł. Że kurwa zgrywał, wie kogo. Może jakby uczciwie do tego podeszli, rzeczywiście wzięli chyba kolegów influencerów, zamiast ludzi, co zawodowo w piłkę grają, to by to inaczej wyglądało. Ja już nie mam, ja już mam za bardzo wyjebane tych ludzi. No mi kurwa, na fejm nie przyjadę. Andrzej, Bogdan coś tego powiedział, czy on to zapytał o sytuację? No nie, no nie kurwa,
mnie ci zwyzywał na Twitterze. A to nie tak, że Boxer cię zwyzywał na Twitterze po tym, jak ty go zwyzywałeś na live'ie i to bardzo mocno? I tutaj wygląda na to, jakby Nitro miał trochę ból dupy lub coś takiego o to, że go nie zaprosili do tego move lub przynajmniej o to, że go nie posłuchali, żeby więcej influencerów dali, a nie osoby, które zawodowo grają w piłkę. No ale w sumie to jest racja, że to, że dali osoby, które zawodowo grały lub grają w piłkę, to jest też dla mnie bez sensu, to akurat plus jeden. No ja wiem, ale to jest dział ostateczne. Ja go zdemaskuję, jak to będzie, to jest dział ostateczne, nie? Demaskuj, jak chcesz. LinkedIna jeszcze go pokażę. Tutaj jeszcze na live'ie Nitro z kimś gadał niby przez telefon, ale się nie zmutował, jakby no pokazał po prostu czatu jego rozmowę, więc chciał, żeby to usłyszeli, że jakieś działo ostateczne, jakby grozi poniekąd Boxerowi, że jakieś działo ostateczne wyciągnie, że coś, co nie wiem, totalnie zniszczy Boxera, więc czekamy. I być może słusznie, niech każdy sobie to oceni sam. Wyzywacie Fagatę, że chodziła od popularnej osoby do popularnej osoby, od popularnej osoby do popularnej osoby, od popularnej osoby do popularnej osoby, że wyciągała zasięgi ze stewarda, z kamerzysty, wszystkich osób po kolei. Nie, Nitro, tak w miarę nawet okej, ci szło to wszystko, a ty porównujesz Boxera do Fagaty, w sensie okej, to, że skacze od jednego do drugiego, to jakoś tam racja, ale to jest jedyne, co ich łączy, a nie to, jak stworzyli całą swoją karierę, bo ona kogoś wykorzystała, jego emocje, uczucia, jakby zwiodła, no wprost mówiła, że nie jest im dla fejmu i tak dalej, a potem się okazało coś innego. Później z niego, znaczy każdy już zna tą historię, nie muszę powtarzać piąty raz, aby to było piąty. A z Boxdela jest obupolna korzyść, tak? Boxdel ma korzyść taką, że się otacza ludźmi, którzy są znani, więc dużo nie musi robić, żeby też być znany. Plus ma ich do fejmu walki, ale oni też mają plusy z tego, że właśnie jakieś tam doświadczenie Boxdel się dzieli, prawdopodobnie dostają też walki na fejmie, więc dostają hajs i tam inne rzeczy, więc no, to jest obupólna korzyść, a nie jednostronna. I nie mówię, zgrywanie przyjaciela takiego fałszywego pod tylko to, aby mieć z nich korzyść, też jest słabe, bardzo słabe, ale nie porównałbym to do przypadku Fagaty. Że Boxdel po prostu czuje emocje przyjacielskie w stosunku do osoby, która przypadkiem jest na topie. Zdarzało się to tylko 10 razy pod rząd. Znaczy nie, no to wiesz, nie ma co tego bagatelizować, jakoś spłycać, no jak najbardziej, no. Natomiast... Wiesz. Podoba mi się to, jak delikatnie próbuje Take One, wiecie, podejść do całej sytuacji, żeby ani jedną osobę, ani drugą nie urazić tutaj. Ale w 100% się zgadzam z tym, że z perspektywy widza to tragicznie wygląda po prostu, że Boxer zawsze jest akurat obok tego, który jest na wzroście popularności, albo akurat osoby, która jest popularna. Mógłby trochę z tym sfolgować, no. A nie dosłownie autentycznie każdy. No, Bungie jest. Z Meduzą chyba jeszcze nic nie robił. Nie jestem pewien. Ale właśnie z Czajnikiem był, z Xion Industries był. No, zawsze tam jest Boxdel. A to, że musi szukać zawodników jako fame ma, to jest dobra wymówka po prostu. Ale też przy okazji ma ludzi na aferki, nie? No bo nie oszukujmy się. Wystarczy, że fame ma by, nie wiem, wysyłało tam maile lub do menadżerów pisało tych ludzi i tyle. Boxdel nie jest aż tak bardzo potrzebny, żeby specjalnie się znajomić z tymi ludźmi. Czy Boxdel walki załatwia? No nie wiem, ciężko powiedzieć. To tak jak mówię, jeśli on się liczy w fejmie, to dlaczego pomimo tego, że przybił piątkę i obiecał, po walce z Ksajem nie rozwiązał mi kontraktu? Z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób. A, no i to jest to, co ja mówiłem, czyli to, że Boxdel obiecał, wiecie, powiedział pewnie ogarniemy to Nitrowi, wiecie, super, jasne, ogarniemy to, żebyś zerwał kontrakt, spoko, rozumiem, nie chce się walczyć, źle ci idzie, ale koniec końców tego kontraktu mu nie zerwali z nim, więc Boxdel można powiedzieć, że go okłamał. Lub po prostu przez chwilę myślał, że znaczy więcej w tym fejmie niż faktycznie znaczy. Prawdopodobnie. No i uwaga widzowie, mamy teraz bez cięć, podobno, tak Nitro twierdzi, całe to zdarzenie, co tam się stało z tym prawdziwym kibicem, czy jakkolwiek on się nazywa. Hello. Gracie teraz? No. Wow. Aha, no to tak. Nie przeszło. I co, rozgrzewali się? Ja najpierw Wulfikowi piłką rzucałem tutaj pod tym. I potem z Boxdelem w tym samym miejscu zacząłem grać. W którym miejscu się rozgrzewałaś? Ale Bogdanie się najlepiej schylasz. No i kurde, no Nitro, no niestety tutaj na twoją bardzo niekorzyść, bo jednak on tutaj opowiada, że no tutaj sobie grałem w piłkę z Boxdelem i znów jest cięcie i moment, kiedy ten chłop ciśnie Nitra, ale nie wiadomo, co się działo przed tym, tak, i pomiędzy tym, dlatego, że akurat to są tak nagrane materiały, że tam nie było nagrane, jak z Boxdelem trenuje i tak dalej. A przez to, że Nitro jednak uciął ostatnio już ten film we vlogu tak, że to wyglądało, jakby piłkę wziął i chciał go przestraszyć, coś na bardzo niekorzyść tamtego kibica,
kibica typowego, czy jak mu tam, no to ja nie ufam tym bardziej Nitrowi z takimi rzeczami, no niestety. Bo ja się tu spodziewałem faktycznie prawdziwego, wiecie, cały czas, że jest nagrywane i tyle, ale jeżeli akurat, no niestety, nie było to nagrane, no to no, na niekorzyść Nitra bardziej. Ja czekam na materiał, gdzie wszystko będzie pokazane, co było przed tym, bo tutaj to wygląda, jakby zaatakował ten cały kibic pierwszy i tyle. Zaatakował słownie, co i tak dalej nie broni Nitra po, z tego, co on za chwilę zrobi. Zrywałaś. Ale w oktagonie się najlepiej schylasz. No i tu zaczęliśmy grać, oni w ogóle nie rozgrzewali się tutaj i on się spruło coś, tylko szkoda, że tego nie ma. Weź mnie tą plikę z tobą. Bo już głupie pomysły ci przychodzą do głowy. Ja zubę, na łopu. No widać, w oktagonie się nie boisz. Gardy też się nie boisz trzymać. Dobra, panowie, nie, no panowie, panowie ludzie, ja to myślałem, że to dla żartów bardziej. No i to jest takie coś, że kurde, no Nitro jest osobą, która ciśnie po każdym, tak? Czy go zna, czy nie. Więc to, że ta osoba go nie znała, a cisła po nim, czy to jest wymówka, żeby jakieś ataki fizyczne, wiecie, piłką w kogoś rzucać w tył głowy? No takie bardzo słabe zachowanie ze strony Nitra. A fakt, że to wyciął z odcinka i tak dał, jak tamten się spruwa i niby próbuje go zaatakować czy coś, no to tym bardziej na minus, więc no. No i dzisiaj mamy tweeta Nitra, udało się, wstałem bez szwanku, kozaki, gangsterzy i relaj jeszcze mnie nie dojechali, emotka klauna. Póki co, pajacu, to ty cały stream o tym gadałeś i o zas kogoś, jak jest większy od ciebie, clown emoji. Jeszcze sam się nie wypowiadałem o tym, ale na szczęście mam cały materiał zajścia, o, to bardzo dobrze, który ty pokazałeś ludziom pocięty. Poczekałem, aż się wyszczekasz wczoraj, cool guy emoji Elko. Ja wiem, że jesteś gruby jak planeta, ale nie jesteś pępkiem świata, pamiętaj, całe szczęście, że masz. Wyjdzie jak się twój nowy kolega spier bez powodu. I też musisz się zastanowić, czy jestem pis Irlaj, czy zaatakowałem twojego psa. I Boxy na to odpowiedział, będę jeszcze grubszy jak cię wpier ze smakiem, clown emoji. I to mi brzmiało jak bardzo podstawówka i to mi brzmiało bardzo jak, o kurde, to jest chyba fake jakaś drama i wtedy się tak troszeczkę podrapałem, popisałem z ludźmi i się okazuje, że nie, prawdopodobnie nie jest to fake drama, znam to z różnych źródeł, więc dziwne to takie pisanie ze strony Boxdela akurat na Twitterze. No ale to tylko oznacza, że za niedługo spodziewamy się filmu Boxdela na Nitra, chyba tak, więc bardzo dobrze. Później Nitro napisał, wrzucaj film, wyjdzie na moje i nie, że nie pokazałem nic innego, tylko nic innego nie miałem nagrane. Więc tutaj Nitro broni to, że faktycznie nie miał tego prawdopodobnie nagrane, rzekomo tak on twierdzi, w sensie tego pomiędzy jak grali w piłkę. No ale to się okaże właśnie na nagraniu Boxdela, czy ta kamera jest u góry, czy nie, a jeżeli jest, to czemu nie nagrywa kamerę, daje na nich. Skąd Jasiu miał wiedzieć, że masz w drużynie cwe, za którego na dno pójdziesz? No i jeszcze do Baczkiewicz napisał, czemu jest taka potężna jechanka między Nitro a Boxdel? Na co Nitro odpowiedział, Boxdel jest największą parówą w internecie. Niestety ludzie boją się coś powiedzieć, bo walki nie dostaną. A to nie tak, że już Nitro kiedyś mówił, że Boxdel ma największą parówę w polskim internecie, coś takiego, tylko z innym troszeczkę kontekstem niż tu tutaj, to było mniej agresywne. Więc jak to się czasy zmieniają, co? Ale w tej całej dramie wydaje mi się, że tak jak większość ludzi pewnie będzie bezstronne, w sensie z komentarzy, bo wiecie, no kurde, to jest Boxdel i Nitro, obydwoje lubiani. Ja to widzę na Twitterze, widzę to na YouTubie, że każdy jest, wiecie, tak bezstronny, albo bardzo dużo osób jest po stronie Nitra i też bardzo dużo osób jest po stronie Boxdela i w sumie, no nie ma jednej strony w tym, to ja wydaje mi się, że w tej całej dramie i tak jest bardziej na plus Boxdel, przez to właśnie, że na przykład Nitro zmanipulował i w sumie sam zaczął tą całą dramę internetową i się dziwi, że ktoś to dalej kontynuuje. Wystarczyło po prostu nie dać tego fragmentu do vloga tak naprawdę, a nie wycinać ten cały fragment, żeby to wyglądało na niekorzyść drugiej osoby i potem się dziwić, że ta druga osoba się spruła o to. A ja walki, każdy wie, że nie będę chciał i nie mam jakiejkolwiek korzyści z fejmu, więc to nie tak, że liżę lub nie mówię lub boję się o Boxdelu coś powiedzieć, bo też powiedziałem niektóre rzeczy. No i to tyle widzowie na dzisiaj. Czekamy na kontynuację tej dramy, zgaduję, że dzisiaj będzie. Na pewno Nitro wstawi odcinek, na pewno Boxdel wstawi odcinek i na pewno będą sobie odbijać piłeczkę idealnie na CPM-y grudniowe. Idealnie na moje niezarabianie na filmach przez ostatnie parę filmów, więc no. Ja się z wami żegnam widzowie, miłego dnia wam życzę i do jutra. Na razie, pamiętajcie, oglądajcie do końca.